Witajcie, ja jestem Mati, a dziś Ela Gavin. W sumie to nawet nie będę jakoś długo o niej opowiadał, ponieważ jeśli ktoś zna mój kanał choć odrobinę, wie kim jest ta kobieta. Nawet nie matka, nawet nie mama, tylko bardziej rodzicielka, ponieważ mama jest zbyt pięknym słowem, żeby określać tą kobietę właśnie w ten sposób. Także rodzicielka, która oddała własną córkę, żeby dalej robić sobie content na YouTube. Nawet sąd Dawał informację, że ona może odzyskać tą córkę w momencie, gdy zaniecha swojej działalności na YouTubie, oczywiście wybrała jednak YouTube'a oraz dalej swoje e, upojenia podczas transmisji. Więc dzisiaj nie będę wam dużo więcej mówił, ponieważ wydarzyły się nowe rzeczy, które chcę wam opowiedzieć. Nie chcę wam również zabierać czasu, ponieważ sama rozmowa, rozmowa trwała 45 minut. Także po prostu zapraszam do rozmowy. Wysłuchajcie, e, nie musicie oglądać, ponieważ będzie tam tylko e, moja twarz. E, Napiszcie co myślicie. Już teraz wam mówię, żebyście napisali co myślicie. Zostawcie lajka, like, komentarz, e, suba, jeśli ktoś jest nowy. I tyle. Zapraszam do odsłuchu. Moi drodzy, w tym momencie przenosimy się już tutaj, gdzie zapewne przed chwilą w odcinku... Was zaprosiłem, to znaczy na Discorda, i zaczniemy teraz rozmowę. Rozmowę z kimś, kto wydaje mi się, że może wiedzieć więcej o Eligawin niż ja, ani AA, a może nawet więcej niż, niż Lem, który ostatnio nagrał bardzo ciekawy odcinek. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest z nami Lanel. Lanel, witam cię bardzo serdecznie. Maneczko Mati, witam wszystkich kochanych Ancymonków. Siemanko. W ogóle śmieszna <kłyn> sprawa z Lanelem jest taka, może niektórzy nie wiedzą, że Lanel jakieś dwa lata temu był moim. Moderatorem, może zrobić taki background w ogóle postaci. Był moim moderatorem na liveach, to takim bardzo, bardzo regularnym moderatorem, może, może w ten sposób to powiem. To znaczy, był praktycznie na każdym live'ie od, od dechy do dechy. Natomiast w pewnym momencie, jak był on, był takim moderatorem, był takim widzem, który lubił, jak komentuje Elegawin. Są tacy widzowie, którzy nie lubią, są tacy, którzy lubią, ponieważ sami jej nie oglądają, ale z moim komentarzem śmiesznie się ją ogląda. No i Lanel był właśnie należał do, do, tej, do tej grupy. No i w pewnym momencie zaczęło dziać się coś dziwnego, ponieważ ja zacząłem dostawać wiadomości, że Lanel jest u mnie moderatorem oraz u samej Eli Garvin, więc. Jako, że długo był moderatorem na, na, na moich streamach, to nie miałem do niego jakiejś złej krwi, natomiast wiedziałem, że źle to, źle to wygląda. I dla mnie to w ogóle źle wyglądało, ja się dziwnie poczułem. Więc napisałem: Słuchaj, jest sprawa taka i taka, że to wygląda po prostu źle, że ja komentuję Elegan Winmaniu za chyba jednego z gorszych ludzi, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. No i musimy się pożegnać, nasze drogi się muszą rozejść. Lanel powiedział, że w porządku, że to rozumie. No i tyle, no i po tym długim czasie okazało się, że Lanel miał niecny plan, to znaczy zaczął z nią rozmawiać i, i te rozmowy gdzieś tam publikować, ponieważ miał na celu, co miałeś na celu i jak w ogóle, inaczej, co miałeś na celu Lanel, bo to mnie w sumie zastanawia i jak w ogóle doszedłeś do takiej myśli, żeby to wszystko nagrywać i czy od razu ta myśl się pojawiła, czy gdzieś tam w trakcie, jak zacząłeś z nią rozmawiać. Generalnie rzecz biorąc, to wyglądało tak, że Elkę Gawin poznałem dzięki Facebookowi, gdzieś natknąłem się na nią na Facebooku, no nie? Mhm. Na tej śmiesznej grupie fanklubeli Gawin, gdzieś zainteresowałem się tą postacią i jakoś tak dzięki temu natknąłem się na Twoje materiały odnośnie Elki. No jak już sam zaznaczyłeś, byłem dosyć wiernym widzem, bo byłem na praktycznie każdej transmisji na żywo. Mhm. Na żywo. <laughs> Gdzieś tam później udało mi się zdobyć stołek moderatora u ciebie, co sam zaznaczyłeś, i również pojawiałem się dosłownie na każdej transmisji przez dwa lata ciągiem. Ale gdzieś mi tam jednak czegoś brakowało w tej historii elki. Gdzieś dochodziły mnie słuchy odnośnie tego Discorda, gdzieś tam wiedziałem, że coś się kryje za następną warstwą tego, jak w praktycznie każdym rabbit hallu, no nie? Mhm. Więc po zapoznaniu się z inną twoją moderatorką, która wciągnęła mnie w uniwersum, Discordowe Elki, Jasne. zauważyłem, że tego dziadostwa tam jest coraz więcej i więcej, i żaden, żaden twórca, nikt nie zagłębiał się na tyle na tyle w tym temacie, no nie? Mhm. Żeby wyciągnąć ten syf, który dział się na Discordach. Dlatego gdzieś tam zacząłem się pojawiać na tym Discordzie, gdzieś zacząłem, gdzieś zacząłem sobie tam poznawać ta, to uniwersum od wewnątrz. I w pewnym momencie zauważyłem, że gdzieś jest jeszcze jedna warstwa oddzielająca administrację Elki, no nie? Informacje, które on, oni posiadają, od okay. tego, co wie szary użytkownik. No i tak gdzieś w głowie mi się narodził pomysł, że dobrze by było sprawdzić, co się tam kryje. Więc krok po kroku gdzieś udało mi się dostać na stołek administratorki, administratorski u Elki. I w momencie, kiedy zacząłem z nią dyskutować, rozmawiać, Zauważyłem, że rzeczy, które ona wywala w rozmowach gdzieś poza kamerami, e, są, no, no tam dopiero pojawiało się prawdziwe zło, prawdziwa twarz Elia Win. No bo gdzieś tutaj w trakcie tych transmisji na żywo można próbować to tłumaczyć, że to jest jednak wiesz, trochę pod publikę naciągane, żeby żeby... no bo Elka, nie oszukujmy się, ona lubi wzbudzać kontrowersje no i tak, robi tak, to tak. celowo dosyć często. Uh -huh. to nie jest tak, że ona robi to z głupoty, w większości wypadków robi to celowo. Uh -huh. Tak, w rozmowach prywatnych jednak ciężko jest wytłumaczyć stwierdzenie, iż kupuje swojej nieletniej córce alkohol na, na handel, no nie? No tak, no to już nie jest podkrót, tylko. Gdy, za, gdy zaczęły się pojawiać jakieś takie wiesz, cięższe tematy, dotarło do mnie, że dobrze by było to nagrywać i to gdzieś wysyłać dalej do jakichś służb do, okay. do osób, które się zajmują sprawą Elki już tak biurokracyjnie, no nie. Więc no tutaj na wstępie chciałem zaznaczyć, że wszystkie rozmowy w pierwszej kolejności, zanim w ogóle pojawiły się na YouTubie, zostały przesłane do kurator Elżbiety okay. jednej i drugiej oraz do sędziego, który prowadzi sprawę yy, Elki odnośnie tutaj jej dziecka, no nie? Okej. Okay. Więc mniej więcej tak to wyglądało. Czy pomysł narodził się od razu, żeby ją nagrywać? No nie, dopiero w momencie, kiedy podjęliśmy dyskusję, kiedy mhm. Elka zaczęła się uzewnętrzniać z tego całego syfu, który jej siedzi w głowie, gdzieś tam w tym momencie zaczął się rodzić pomysł z tym nagrywaniem tych głosówek, żeby to... żeby ktoś coś z tym w końcu zrobił, no nie? Bo nie oszukujmy się, Elka, Elka jest jedną z postaci na polskim YouTubie, która dosłownie jest bezkarna. No tak, tak, no, niestety, niestety. Bez... No tak, Przepraszam. Była. była bezkarna. Była bezkarna, hmm. do, czego, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast dwie rzeczy, nie, trzy rzeczy mnie zastanawiają, czy teraz po, po tym całym czasie nadal byś podjął się takiej sprawy? Drugie pytanie, czy ile to w ogóle trwało? Te te, całe, te wszystkie rozmowy, w sensie ile miesięcy bodajże? I trzecie, czy to, że byłeś moim moderatorem i że ja cię publicznie jakby wywaliłem z tej roboty, pomogło ci? aż tak blisko podejrzeli? Tak, no to zacznijmy może od końca. Generalnie rzecz biorąc, ja cię naprawdę przepraszam, że byłeś elementem mojej intrygi. <grym> Serio, no. stary, wiesz że, wiesz, że ja cię jak kumpla zawsze traktowałem, nie? Zresztą gdzieś tam sobie dyskutowaliśmy par parokrotnie na, na Instagramie, na privkach. Mhm. Wiesz, że zawsze gdzieś mieliśmy ten vibe takiej normalnej, i luźnej gadki, Jasne. Nie? Ale wiedziałem, że jeżeli ja ci powiem, że coś takiego planuję, to gdzieś... Między słowami gdzieś tutaj może się trafić jakieś takie wyrażenie, mm -hmm. które okay. nie tyle że oczy Elki zauważą, co oczy ludzi dookoła niej. Mm -hmm. Zresztą sam widziałeś, że w momencie kiedy podjęliśmy dyskusję po tym jak ja opublikowałem te głosówki, no nie, mm -hmm. momentalnie u ciebie na czacie pojawił się tłum ludzi, którzy próbowali zdyskredytować mnie, żebyś tylko nie puszczał tych głosówek. No tak, 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 tak było. <laughs> Więc dlatego nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby w którymkolwiek momencie ktoś się szczaił, że coś jest tu nie tak. Bo w momencie, kiedy do tego by doszło, jak dobrze wiesz, no mnie spotkały dosyć ciężkie konsekwencje ze względu na to, co się stało. Mhm. Jakby moja rodzina do dnia dzisiejszego jest gdzieś tam prześladowana przez. Yy podopiecznych Elżbiety. Okay. Nie chcę używać cięższych słów, nie chcę ci do, dorzucać roboty z pikaniem tego, co mówię, bo... <noise> Bardzo dziękuję, ja doceniam. Bo, mógłbym użyć tutaj dużo cięższych dużo cięższych zwrotów Jasne. odnośnie tych ludzi, ale no nie wypada. Mhm. Gdzieś tam Elżbieta wielokrotnie wyrzucała adres mojej rodziny, wyrzucała mój... mój Stary adres. Wyrzucała dane osobowe mojej byłej partnerki, wyrzucała moje dane osobowe. Gdzieś wyrzucane były zdjęcia mojej rodziny po tych wszystkich śmiesznych Patodiscordach. Gdzieś mhm. nawet pojawiło się zachęcanie. Zresztą mogę ci podesłać ten materiał z jej live'a sprzed chyba dwóch czy trzech tygodni, jak namawiała swojego yy, administratora <laughs> do tego, aby ten razem z nią przyjechał do mojego rodzinnego domu, tam nękać moją rodzinę, nie? Okay. Wiesz, ten klimacik, a minęło już pół roku prawie od opublikowania tych głosówek. No tak. Mhm. <laughs> Więc tak jak mówię, gdzieś tam poniosłem jednak spore koszta na tym. Mhm. Czy, było, czy było warto? No jak mam być z tobą szczery? No kurde. Mhm. Może powiem tak. No. Widzę, że dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu, że ja to nagłośniłem, dzięki temu, że wy mi pomogliście to nagłośnić, ty, Sierżant Bagieta, Maja Staśko, no bo nie ukrywajmy, Maja też tutaj dużo popchnęła. No tak, to prawda. Tą prawie. sprawę od backgroundu zwłaszcza. Yy, widzę, że Elkę zaczynają spotykać pierwsze konsekwencje za jej czynę. Pierwszy raz od lat, od momentu, kiedy odebrano jej dziecko, no hmm. nie? Elkę zaczynają spo, spotykać konsekwencje za to, co robiła w sieci. No tak. To I jest, to poważne konsekwencje. To jest rzecz, Więc... którą gdzieś tam poruszyliśmy nawet yy, jeszcze, jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy, że zastanawialiśmy się, dlaczego... Dlaczego Eli nic nie dotyka, nie? że ona dosłownie może robić wszystko, mówić wszystko, pokazywać wszystko na YouTube, i, i to się nie spotyka w ogóle z jakąkolwiek karą. I, I tak naprawdę, pierwszy. I to wiesz, zastanawiałem się, ja ją pierwszy raz skomentowałem bodajże 3-4 lata temu, kiedy ona jeszcze była naprawdę niegroźna, i wiesz, i później było coraz gorzej, i gorzej, i dopiero tak naprawdę, dzięki Twojej interwencji, ona faktycznie może w końcu odpowiedzieć za swoje czyny. No tak, no tak, dokładnie. Znaczy, może nie tylko dzięki mojej mhm. interwencji, bo no jednak tutaj na to też się składa wiele innych czynników. Natomiast nagłośnienie całej tej sprawy na pewno pomogło, na pewno popchnęło to wszystko do przodu. I wiesz, urzędy teraz jednak gdzieś mają z tyłu głowy to, że publiczność, ludzie patrzą się im na ręce, nie mogą się z tym tak mozolnie jakby sprawować, jak wcześniej to wyglądało. Mhm, jasne. Ze względu na to, no, czy było warto, wydaje mi się, że trochę tak. Ponieważ no koniec końców, okej, okay, dostałem srogo potyłku za to wszystko. Natomiast gdzieś tam wewnętrznie czuję, że spełniłem swój obywatelski obowiązek, nie. Okay. Poza tym jednak czuć się jak taki tajny agent w tym wszystkim to też było coś takiego, czego na co dzień się jednak nie przeżywa, no nie. nie okej, okej, okay, okay. to, jeszcze, to jeszcze powiedziałem to przed nagraniem, to powiem też to teraz, że yy, ja wiesz co, miałem bardzo mieszane uczucia w momencie, gdy. gdy, gdy... Te wszystkie nagrywki zaczęły wychodzić. Bo z jednej strony mam coś takiego, że nawet w rozmowie ze Śrażantem Magietą, Tabagietą powiedziałem, że celu święca środki. Że w momencie, gdy myślimy o, o tej córce, no to naprawdę można, można, wydaje mi się, że można zrobić wiele, żeby w końcu udupić w cudzysłowie kobietę, która naprawdę myśli, że jest bezkarna. Natomiast z drugiej strony ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, spędzić. Jakiegoś tam. Bo ile, ile ty z niego gadałeś, mniej więcej? Trzy miesiące, stary. Trzy miesiące. Ha, dobra, bo myślałem, że to było sześć albo dziewięć. Dobra, dobra, to jest trzy miesiące. Nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze. Trzy miesiące jeszcze... było jeszcze samej był... takiej gadki z nią, współpracy. Okay. A wcześniej nie musiałem jeszcze się wbić na ten stołek, gdzieś zdobyć zaufanie społeczne wśród okay. ludzi. To jeszcze, jeszcze, jeszcze te trzy miesiące nie, nie wydaje się aż tak straszne. Natomiast mimo wszystko nie wiem, czy wytrzymałbym chociażby tydzień rozmawiania z Elugamin takiego prywatnego bez wybuchnięcia śmiechem, ale ewentualnie bez wpadnięcia w jakiś szał, żeby powiedzieć wiele niesensualnych słów w jej kierunku. Wiesz, co ja do tego podchodzę w tej chwili przetrzymałem trzy miesiące z Elką w tym momencie. Zresztą sam pamiętasz, że na czacie u Ciebie bardzo szybko wybuchałem, doprowadzałem do kłótni z ludźmi, takich forfan, bo forfan, fun. Natomiast no, moja cierpliwość wcześniej była... Hmm, wołała o pomst pomstę do nieba. W tej okay. chwili natomiast po tym wszystkim, dzięki temu wszystkiemu, gdzieś tam jednak wyrobiłem sobie tej cierpliwości na tyle, że no, jednak dużo, dużo lepiej panuję nad językiem. Nie, 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 nie wpadam gdzieś tutaj w takie inaczej, nie reaguję ad hoc na, na pewne sytuacje, bo wiem, że to może przynieść więcej kłopotu niż, niż korzyści. I to w sumie dzięki, między innymi dzięki temu, dzięki tej współpracy z Elkom, no nie? Bo <grym> widzisz, czyli tak czyli, coś, jednak, jednak czyli coś jednak, Tak, współpraca, czyli widzisz, coś jednak yy, pozytywnego również dla ciebie wyniknęło, stałeś się spokojniejszy, ale to wiesz, powiem Ci, że. W momencie, gdyby, w momencie, gdy wytrzymujesz yy, z kimś tak, z takim człowiekiem, jak Elegawin Win 3 miesiące bez wybuchu no to ja myślę, że naprawdę z bomby mogli się, mogliby cię, wiesz, przyjąć do, do klasztoru. Także wiesz, także już w momencie, gdy masz takie CV, to to po prostu jest okej, okay. dobra, zapraszamy, Zastanow zapraszamy, nie? Zastanowię się, zastanowię się. Jak, się. jak nie wyjdzie mi z Kaśką, to definitywnie gdzieś tam rozważę opcję z klasztorem. Tak, tak, to poza tym <laughs> wiesz, sam, sam wyjazd myślę, że, że byłby też na pewno kojący. Słuchaj, e Pogadaliśmy o, 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 całym, o całym zapleczu, jeśli chodzi o Eligawin i o poznanie Eligawin. Natomiast w tym odcinku, ja gdzieś tam na swoim live, za, kilka dni temu, zapowiadałem, że coś się zaczęło dziać i my tutaj również przebąkiwaliśmy, że coś w końcu zaczęło się dziać w sprawie Eligawin, że ona już nie jest bezkarna. E, no co, no chyba, chyba możesz otwarcie powiedzieć, co się wydarzyło. No więc, no więc gdzie, tak. ty, gdzie ty e... byłeś w ostatnim czasie? Co, gdzie ty byłeś? No więc tak, zacznijmy od tego, że w środę, 12, wydarzył się Wielki Dzień dla ludzi śledzących Gawinowersum. Tak Ze względu na to, iż jakiś czas temu wyciekły, wyciekło wezwanie na rozprawę sądową Elżbiety jakiegoś świadka. Nie chcę wskazywać którego, bo w pewności nie mam. Miało być dwóch. Jedno wezwanie wyciekło. Były, była tam sygnatura sprawy, data. No i tak wyszło, że gdzieś tam jednak. Wewnętrznie z racji mojej działalności aktualnie w sieci, no bo jak się sam pewnie orientujesz, sam się zająłem komentarzy plus minus. Mhm. Troszeczkę innym niż to twoje, ponieważ no ja nie komentuję influencerów. Mhm. Kompletnie tego nie ruszam. Zajmuję się komentowaniem lo lolkołów, gdzieś tutaj tych turbopacusów, którzy się znajdują na dnie internetu, których nikt inny nie chce poruszać. No. Na tyle szeroko, no nie. Mhm. I no tak stwierdziłem, wiecie co, czat, ja na jednej z transmisji stwierdziłem, wiecie co, czat, ja chyba jednak tam pojadę, zobaczę. Jak będzie rozprawa jawna, to wejdę, posłuchamy. No bo mhm. Elka ma niestety tendencję do tego, że nawet mimo tego, że wychodzą jakieś dowody odnośnie tego, że gdzieś była karana, gdzieś dostała grzywnę, to zaprzecza temu, no nie? Wmawia mhm. wszystkim, że to jest kłamstwo, to, jest podro to, to są podrobione dowody, tego nie było. Natomiast no w sytuacji, w której ja tam byłem, no nie? To nie jest w stanie fizycznie zaprzeczyć, no tak. że taka sytuacja miała miejsce. Zwłaszcza w momencie, kiedy robiłem sobie selfie z wokandą. Tak, tak. No to wysłałaś i selfie, pokazywałaś również dowód na to, że faktycznie tam byłeś i że faktycznie Ela Gawin również tam była, także potwierdzam. No powiem więcej, jak wszystko dobrze pójdzie, to nawet protokół z tej rozprawy będę miał, bo Ela dopuściła się tam pomówienia mnie, ale okay. to przejdziemy do tego za chwilę. Tak, no, generalnie. Po Gdzieś wewnętrznie postanowiłem, że się tam pojawię, zobaczymy jak to będzie. Jak będzie rozprawa jawna, to zdam relację jako redaktor śledczy. Mhm. Zdam relację na Discordzie. Plus, no, żeby było też, żebym miał też o czym opowiedzieć na, w trakcie transmisji później. No, przy, przyda się. No nie. Zgadałem się też ze znajomym z Discorda, że no, w sumie w razie czego on też się tam pojawi, żeby, żebym sam tam nie siedział. No, i tak wyszło, że 12 o godzinie 10 byłem pod salą, pod salą sądową w oczekiwaniu na Elżbietę. No nie. Pojawiła się tam oczywiście jako świadek jej była przyjaciółka Monika, asystentka. Okej. Okay. Była, widziała mnie. Dosyć mocno zaskoczona moją obecnością. No i gdzieś zbliżając się już do tej 10, przykuśtykała nasza kochana Ela Gawin. Co jest tak. dla mnie po prostu fascynujące, jak to jest, że dwa dni wcześniej podczas transmisji na żywo potrafiła normalnie wiesz tańczyć, bez kuli tak, gdzieś tak, tam tak, skakać tak, tak. w mieście. No właśnie, bo ja tak, ja, ja tak tylko na szybko powiem, Ela Gavin dla osób, które nie wiedzą albo nie słyszały, w pewnym momencie yy, swojego upojenia, w, swojej, w pewnym momencie swojego upojnego i upojonego przede wszystkim yy, live'a dostała, to znaczy inaczej, wyzwali do niej policję i to było jakoś czwarta rano, albo trzecia rano, coś w tym stylu. I ona no takiego, wyskoczyła no. przez okno i następnego dnia wstawiła film, albo, albo zrobiła livea, na którym nic jej nie było. To znaczy tańczyła sobie na, jednej, na TikToku. Tańczyła sobie na jednej nodze, robiła wykopy jedną i drugą nogą. Natomiast później dostała telefon. No, no. Sprostuję tutaj, to było tak, że ona wyskoczyła z tego balkonu. Tak? Trzy dni była w szpitalu, to były pierwsze trzy dni trzeźwości Elżbiety od ostatniego pół roku. Okej. Okay. Po trzech dniach gdzieś tam, bo ona faktycznie miała tą operację, nawet wrzuciła, sobie, wrzuciła wypis ze szpitala, wiesz, uh -huh. do siebie tam na Discord. Po trzech dniach yy, po wyjściu ze szpitala, w trakcie niedzielnej transmisji na TikToku, tak. już normalnie tańczyła, gdzieś tutaj wiesz, wygibasy, wszystko fajnie, uh -huh. pięknie. Do momentu, aż jej była administratorka i Głuszka zadzwoniła do niej. I ją poinformowała o tym, że Elu, ale ty masz przecież złamaną drogę. I ona ja tak robiłem, sobie... restream tego, rest, robiłem restream tego live'a z TikToka hmm. i mieliśmy taką polewkę z niej razem z widzami, że to był po prostu szok. szok. No właśnie, bo ona, bo ona czasem, czasem zapomni i wtedy sobie faktycznie potańczy, a czasem jej się przypomni i później już jak taka biedna babulka sobie kusztyka, więc dokuśtykała na tą salę. Wracając. Tak, tak, tykała na tą salę. Przechodząc obok mnie, bo to jest dosyć istotne. Okay. Do, rozpoznała mnie, no słuchaj, współpracowaliśmy trzy miesiące, wiedziała, jak wyglądam, słyszała mnie wielokrotnie, jakby no ciężko by było, żeby mnie nie rozpoznała, chociaż ostatnio jej się to zdarzyło w trakcie podium, do czego też możemy później przejść, jeżeli będziesz okay. chciał posłuchać. No to też było całkiem zabawne. Mhm. E, rozpoznała mnie i. Wiesz, jak szła uśmiechnięta, widząc Monika, tak w momencie, kiedy przeszła obok mnie i zauważyła, że ja to ja, momentalnie spuściła głowę i widziałem w tych pustych oczach. Wiesz, jak to jest, kiedy zerkasz w pustkę, mm -hmm. pustka zerka w ciebie, no nie? Mm -hmm. Widziałem w niej, jak cały zacierz z, z, z jej, cała jej żywotność momentalnie uchodzi. Okay. No nie? Pokoś tykała do pana adwokata, i jeszcze przed wejściem na salę, słyszałem, jak zaczęła swoje bajdurzenie. Plus minus wiesz, gadka jak odnośnie ciebie, że ją stalkuję od półtorej roku. No tak, tak. Że, no, no wiesz, standardzik, no, nie? Standardzik. Że ją tam gdzieś nachodzę. W ogóle to jest śmieszna sprawa, do której za chwilę przejdziemy. Mhm. Rozpoczęła się rozprawa, wyszliśmy na salę. Nie minęło więcej niż 6 minut do wejścia na salę, kiedy adwokat Elżbiety wstał i zaczął. <laughs> jakby to ładnie poprosił o to, aby y, znieść jawność rozprawy ze względu na dobro y, wizerunku pani Elżbiety Gawin, ponieważ... Okay. Czekaj, 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 uwaga, uwaga ponieważ pani Elżbieta Gawin zarabia na życie, będąc influencerką. Aha, okay. chciałem jedynie przypomnieć, że influencer po, po, pochodzi od słowa influence, czyli wpływać, mieć wpływ na kogoś, więc jeśli... Elagabit będą na kogoś wpływ, to mam nadzieję, że jest to wpływ taki, że daj Rutu wzór, jakim człowiekiem nie być. To wtedy jak najbardziej. No i wiesz, że ona jest influencerką, zarzucił tam ładnie oraz, że dostała list z pogróżkami od niejakiego Dominika Eliasza, okay. <grych> czyli mnie. Tak jest. Słuchaj. Czyli mnie, Tak, dla jasności, iż jeżeli się pojawi na rozprawie, to że tam nie wiadomo co jej zrobi, jakieś tam bla, 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 podpisane Dominik Eliasz z ekipą Lanela. Okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, y, czyli tak naprawdę w tym momencie oni y, wpieprzeli się na minę, ponieważ tak. jeśli by y, nie skorzystali z informacji o tym, no to Ela, Eli mogłoby się po raz kolejny upiec. Natomiast w momencie, gdy. Y, Ciebie o coś oskarżają, to ty masz prawo głosu. Jako, że masz prawo głosu, to masz nagrania. A na tych nagraniach Ela się przyznawała do wszystkiego. Dokładnie. I słuchaj tego. Yy, przekazano ten list sędzinie. Sędzina, sędzia, przepraszam, bo zaraz się będą czepiać, że sędzina to jest żona, żona sędziego. Mhm. Sędzia odczytała ten list. Nie ukrywam. Widząc minę... Pani Sędzi tam myślałem, że wybuchnie śmiechem, jak doczytała do końca i zauważyła, że wiesz pod naprawdę tęgimi groźbami ktoś się podpisał imieniem i nazwiskiem, nie? No tak, no tak. No, no, wiesz każdy normalny przestępca tak robi, każdy. Jeszcze brakowało, żeby ten, wiesz list był powyklejany literkami z gazety, wszystko by się zgadzało, nie? Tak, tak. <laughs> No i co, powołała mnie do głosu, udzieliła mi głosu. Zapytała się mnie, czy to ja wrzuciłem do skrzynki pocztowej li ten list pani Elżbiecia. Natomiast zgodnie z prawdą musiałem, nie musiałem niestety zaszokować pa panią sędzinę, odpowiadając, że tak jak pani Elżbieta Gawin, ja również w takim wypadku muszę się zatytułować influencerem, ponieważ no, prowadzę daily streamy. I mieszkam prawie 200 km od pani Elżbiety. Bardzo łatwo można zweryfikować, gdzie się znajdowałem dnia wczorajszego, ponieważ prowadziłem transmisję do późnych godzin wieczornych. I powiem więcej, przedwczoraj oraz przez tydzień wcześniej również. Mhm. Więc no, nie jestem w stanie, nie opatentowałem bilokacji, nie jestem w stanie się rozdwoić. Jasne. Więc A wykonalne jest to, żebym jej podrzucił jakikolwiek list. Druga sprawa, no niestety, ale ja nie, yy, no, nie podpisałbym się pod takim listem. No, Jasne. Mhm. Pani sędzia oczywiście gdzieś tam pozwoliła mi usiąść, po czym y, pan adwokat podjął dalszą próbę y, jakby wyrzucenia mnie z sali, no nie? Mhm. Zarzucając już właśnie, powtarzając po Elżbiecie, że ją nękam, że gdzieś tam ją, nagry że gdzieś ją tam nagrywałem, po czym wzięła głos, y, doszła do głosu Elżbieta, która zaczęła, zaczęła. zaczęła swoją wypowiedź od okay. tego iż yy, przez pół roku, nie trzy miesiące, a według Elżbiety pół roku, nagrywałem wszystkie jej rozmowy, dotyczące jej, głównie jej firmy, okay. no nie? Oraz tajemnic y, zawodowych, co, co publikowałem w sieci i oskarżyła mnie o to, że jestem stalkerem. Na co pani sędzia znowu udzieliła mi głosu i tutaj cytuję, yy, zgodnie z artykułem 26 Kodeksu Karnego, Odnośnie stanu wyższej konieczności nagrywałem Elżbietę Gawin. Owszem, ale wszystkie materiały w pierwszej kolejności zostały wysłane do odpowiednich służb ze względu na to, iż Elżbieta Gawin, w trakcie tych, w trakcie tych rozmów przyznawała się do prowadzenia, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu przed ostatnią rozprawą, przed ostat, przed ostatnią rozprawą odnośnie jej cór, małoletniej córki, przyznawała się tam również do kupowania swojej małoletniej, na tamten moment trzynastoletniej córce alkoholu oraz papierosów na handel, co również zostało udokumentowane i udowodnione, co również znajduje się w trakcie procesu sądowego, natomiast nie tego konkretnego. Po czym pani sędzia zawołała mnie do siebie, jakby zarządza, zarządziła przerwę, no nie? Mhm. Zawołała mnie do siebie i poprosiła o przedstawienie, o przedłożenie dowodów, bo zaznaczyłem, że mam przy sobie nagrania, oba. No i wyszło jak wyszło. Jaka była reakcja? Do, dobra, bo, 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 bo o, oficjalnie zaraz, zaraz się dowiem. Natomiast jaka była reakcja w momencie, gdy, gdy, gdy okazały się te, te nagrania? Yy, reakcja była taka, no to było takie. Wiesz, sędzia nie zdradził mi nic więcej. Nie powiedziała mi nic, natomiast spojrzała się na mnie tylko. No i. Co mogła powiedzieć? Zarządziła przerwę, no nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, Poprosiła porządku. mnie o opuszczenie sali. Natomiast, no, widać było, że po pierwsze ta, ta kobieta nie była znowu aż taką starszą. To nie był starszy sędzia, no nie? Gdzieś mm -hmm. tam myślę, że była w okolicach 50 plus minus, więc te sprawy internetowe już trochę bardziej będzie łapała, no nie? No jasne. Mm -hmm. To jest raz. Dwa. Y już od momentu przeczytania tego listu y Elki, no nie? Widać było, że jest mocno sceptyczna wobec niej. Natomiast i adwo adwokadelki powołał się tam też na dobro dziecka Elżbiety. No nie? Przez mhm. to no nie dziwię się, że sędzia odwołał jawność tej rozprawy. Jakby tutaj dobro dziecka jest y, pierwszorzędne w takich sytuacjach, no nie? Mhm. Bo jakby to, co robi matka dzieciaka to jest jedno, drugie to jest to, że jednak faktycznie tutaj mogłoby to gdzieś w jakiś stopniu zaszkodzić młodej. Mhm, jasne. <laughs> Więc po powrocie sędzina zarz... no, zarządziła, że sprawa zostaje utajniona, nie? nie? jest jawna, dlatego, między innymi, nie pojawi się na werdykcie za dwa tygodnie, za okay. tydzień. Bo jakby wyrok jeszcze nie zapadł. Na ten moment brakuje zeznań ostatniego świadka, ponieważ, tak jak zaznaczyłem, Monika, asystentka, pojawiła się na rozprawie. Z informacji, które gdzieś tam, można rzec, pokątnie uzyskałem, zeznawała przeciwko Eli. Okej. Okay. Natomiast jest jeszcze jeden pan, który miał zostać przesłuchany, który był świadkiem jednej z sytuacji, w których Elżbieta, no bo generalnie nie wiem, czy, zazna czy zaznaczysz tam w materiale wcześniej, czy mam zaznaczyć tutaj, sprawa, ta ostatnia sprawa Elki, na której ja byłem, dotyczy prowadzenia, prowadzenia pojazdu mechanicznego samochodu pod wpływem alkoholu i to trzykrotnego trafienia na, takim, na takiej jeździe na podwójnym gazie. Okay. Złapano, złapano ją, kiedy miała w wydychanym bodajże 1,4 promila, 1,2 i 0,8, gdzie w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że Elżbieta Gawin ma 1,60 wzrostu, no i waży plus minus tak z 50 kg. więc uh -huh. te 1,4 promila to, no ja powiem Ci tak, ja prawdopodobnie miałbym ciężko się poruszać po tym, a ona w takim stanie jeździła samochodem. Okej, okay. rozumiem. Więc z mojej, z mojej perspektywy to troszeczkę proszenie się o tragedię. Natomiast cieszę się, że w końcu jakby zaczynają łapać ją sidła sprawiedliwości w tym wszystkim, no nie? Dobra, a bo, bo na pewno na pewno zasięgnąłeś informacji, co w tym momencie tak naprawdę może i grozić, jakie ma, jakie ma widełki, od czego do, od ilu do od ilu? Się... To znaczy, generalnie wszystko tutaj zależy od tego, jak Wspaniałomyślna będzie sędzina dla niej. Mhm. Generalnie rzecz biorąc, przed, przed otrzymaniem, no bo te trzy, te trzy sprawy, te trzy trafienia pod wpływem alkoholu, to jest rzecz osobna do tego yy, przyznanie się do prowadzenia pod wpływem alkoholu, to jest czwarta jakby sytuacja. Mhm. Właśnie alkoholu prowadzenia jelzbię. Więc tutaj z informacji, które uzyskałem od mojej pani prawnik. Sytuacja wyglądała następująco. Przed, przed otrzymaniem materiału dowodowego ode mnie, jakby tej dodatkowej rzeczy, mhm. groziło jej od 6 miesięcy do 7 lat od siatki. Mhm. Do tego kara finansowa, no i między 5 a 10 lat pozbawienia yy, prawka, no nie? Okay. Zakazu, prowadzenia. Jasne. Natomiast w sytuacji, w której ten materiał dowodowy zostanie uznany, no nie? Mhm. Zostanie wklepany w protokół. No tutaj już, no i gdzieś tam oczywiście była szansa na to, że zamiast tej kary odsiadki otrzyma yy, pracę społeczną, no nie? W sytuacji Elżbiety to i tak jest równoznaczna z odsiadką, bo nie oszukujmy się, Elżbieta nie, be, nie, nie podejmie się prac społecznych. No tak jak nie niej to nie ma szans. No, dokładnie to, ten sam case, nie? Mhm. Yy, w tej sytuacji tutaj wydaje mi się i tak jak pani prawnik wrzuciła, może być tak, że fizycznie po prostu nie potraktują jej ulgowo i dostanie maksymalne maksymalną odsiadkę za to. No nie? Siódemkę jej wklepią, do tego karę finansową. Gdzie tak jak, tak jak rozmawiałem, to kary finansowe za prowadzenie pod wpływem zaczynają się od 5 tysięcy, no nie? Okej. Okay. Czy jeszcze... jedno razy... Jednorazowym trafieniu. Tutaj trafi ją trzykrotnie, więc nawet licząc po łebkach 15 tysięcy w jej przypadku, to jest kupa pieniędzy ze względu na to, że jej zarobki na YouTubie oscylują w granicach 1200-1300 zł. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o tą e, trzecią sprawę, to znaczy e, rozpijanie i kupowanie alkoholu oraz papierosów? Tutaj z tego, z tego co wiem, e, młoda ma zostać przeniesiona do Poprawczaka po zakończeniu roku szkolnego. A, Natomiast w sprawie LG jest, to, jest mhm. toczone, toczone postępowanie. Okej, okay, w ten sposób. Jeszcze tam jeżeli jeszcze będę nie wiedział ma, coś więcej, no to tak. No na razie nie ma szczegółów. Przypuszczam, że jeżeli coś się tutaj zajm, wiesz, zadzieje bardziej, to sam będę wzywany na świadka też nie. Jakby nie patrzeć. Tak jestem umówiony z. Pa... z paniami kurator tam. A o tym poprawczaku to jest jakby już taka pewna informacja, czy gdzieś tam po prostu ktoś powiedział i jeszcze nie wiadomo? Znaczy, in, ja tą informację otrzymałem od kogoś, kto przy tej sprawie jakby siedzi. Nie ja okay. chcę też zdradzać Dobra. swojego źródła, bo nie mhm. chciałbym pakować tej osoby w kłopoty, na natomiast ja tą informację otrzymałem już z początkiem kwietnia, już tak to wygląda i Elżbieta to przy, jakby przyklepała, potwierdziła mhm. to na jednej z Alco transmisji. Gdzie przyznała, że sąd Le lewacki sąd rodzinny postanowił kompletnie oddzielić ją od, od córki i przenieść ją o 350 kilometrów od domu. Dobra, dobra ale to fak no. fakty, fak fakty wyglądają tak, że ona po prostu się nie odwołała od tej decyzji, gdzie no miała tak, taką możliwość. Co, po co, po... No to no właśnie, skoro, skoro ktoś nie ma, skoro ktoś nie robi czegoś takiego, tak prostej rzeczy, no to, no to prac społecznych na pewno nie będzie y, wykonywał. No ale dobra. Y... Odbiegliśmy na chwilę do tematu córki. Skupmy się jeszcze na Eli. Eee, wiesz co? Bo to wszystko jest, znaczy, kurne, To wszystko jest z jednej strony znane, z drugiej strony po raz kolejny szokujące. To jest, to jest dziwny przypadek Aligawin, bo wiesz, bo za każdym razem, jak ostatni raz nagrywałem film Aligawin, no to mówię, że nic gorszego już się nie wydarzy, nie? że już najgorsze się stało. I wiesz, i to jest jakby płachta na byka. Ja już się oduczyłem tego mówić, ponieważ w momencie, gdy jakiś Patus słyszy, że ja mówię, no że to już ostatni raz, że już nic gorszego nie zrobi, to oni dosłownie jakby rozumieją to tak, nic nie zrobię, że to patrz teraz. To robić, no. I wiesz, i za każdym razem było tak, że ja już os tych ostatnich filmów Elignin to miałem cztery albo pięć bodajże i mniej więcej co 3 miesiące co 4 miesiące, i wiesz, jak jednego dnia oddał swoją córkę to wiesz, i powiedziałem, że to już jest najgorsze, to trzy miesiące później powiedziała, że czasem ma myśli o tym, żeby porwać na przykład jakieś dziecko, nie że czasem ma takie myśli, a później się gdzieś tam opamiętuje, nie? I później wiesz, powiedziałem, że to jest najgorsze. I później trzy miesiące kolejne i była jakaś kolejna sytuacja, teraz, teraz już sobie nie przypomnę, aczkolwiek, aczkolwiek coś, tam, coś tam było. I tak się zastanawiam, czy masz w ogóle jakiś pomysł, tak, tak jeszcze podsumowując samą elegabin, czy, czy masz jeszcze jakiś pomysł, Dlaczego ona jeszcze nie została zbanowana przez YouTube'a? Przecież YouTube robił kilka lat temu czystki i został zbanowany Rafatus, Rafonix, Magical, Gural i oni byli banowani. I później, wiesz, starali się jeszcze zakładać konta, yy, które, wiesz, trwały maksymalnie tam 24 godziny i ich, ich konta były banowane. Czasem udało się 2-3 dni, ale i tak były koniec końców banowane. Natomiast Elegawin robi nie wiem, czy dosłownie to samo, ale bardzo podobnie, wiesz, są wyzwiska, są groźby, e, mówi, że ona sama coś sobie zrobi, e, oczywiście no. wy, występują, wiesz, napoje, napoje wyskokowe bardzo mocno występują, wiesz, a że ona sobie popala na tych streamach, e, pokazuje bardzo intymne części ciała i wiesz, i, i nic, i ona to robi tak o, po prostu, i nic się z tym nie dzieje. Ja ci to może wytłumaczę w ten sposób. Elżbieta w tym wszystkim jest bardzo sprytna. W większości wypadków takie transmisje znikają. Momentalnie. Po zakończeniu transmisji, ta transmisja znika, zostaje usunięta z jej konta. Nie ma. No dobra, ale wiesz, ale na przykład ile razy. A... Była, ile razy czekaj, tylko, tylko, tylko do końca. Ile razy była taka sytuacja, jak na przykład e, Góral czy właśnie Danny, Danny Merzigal też robili takie coś i też ich mm -hmm. wiesz, transmisje trwały 5-6 godzin, i też usuwali to, i mimo wszystko byli banowani. Jak mam być z Tobą szczery, stary, nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić w teorie spiskowe i jakieś układy eli Gawin z, z bandycką YouTube'ą, mhm. ale no różne gdzieś tutaj wersje wydarzeń słyszałem. Że to może być przez to, że ona w sumie nie ma donatów, tylko zarabia głównie przez te super czaty, że dlatego YouTube jakoś przychylniej na nią patrzy. Inna wersja wydarzeń w ogóle mówi o tym, że to przez to, że ona ma te 30 tysięcy subskrypcji, tylko i że przechodzi pod radarem YouTube'a, gdzie to jest główno prawda, stary, bo mój poprzedni kanał, gdzie dosłownie przez bodajże półtorej czy dwie sekundy pojawił się fragment jejku, chyba starego filmu Rafatusa, starej transmisji Rafatusa. I stary potrafił mi uwalić, e, uwalić kanał, 400 czy 500 subskrypcji, ot tak, nie? Przez dosłownie 2-3 sekundo, no mówię ci poważnie, przez 2-3 sekundowy fragment starej transmisji Rafatusa. Jak y, tłuk się z marlenką, nie. O kurde, nie no to ja ci powiem więc, to ja ci powiem, że albo, albo To też do al... mnie nie przemawia. Ja ci powiem, a... że albo albo miałem szczęście, no no. Albo, albo faktycznie ja w momencie gdy pokazywałem te stare szoty z Rafatusa, to może faktycznie jakieś ocenzurowane oglądałem. Może, może wiesz, może, może po prostu miałem szczęście, ale faktycznie... Aż dziwnie, że dwie sekundy cię wychwyciło, i wiesz, i od razu dostałeś jakieś tam. Tam bana. Może po prostu więcej osób to zgłasza, bo Zelkon to też jest tak, że nie oszukujmy się, wiele osób jej się odgraża konsekwencjami prawnymi, mm -hmm. wiele osób odgraża jej się, że ją pociągnie do odpowiedzialności, a koniec końców to zwykle kończy się tak, że nikomu się tego nie chce robić. Ze względu okay. na to, że no co, pozwiesz babkę, która nie, którą utrzymuje jej własna matka z artykułu 212 KK i co ty od niej wyciągniesz. Ale wiesz co, ja ten, ja też miałem propozycję tak naprawdę, żeby żeby pozwać. Natomiast dostałem informację, że raz, że to będzie, że ja stracę czas i pieniądze, ponieważ, ponieważ to wszystko będzie długo trwało i w ogóle jakieś tam dojazdy i tak dalej. Natomiast jak ona, że jako że ona zgoi wesoła, to ja i tak nic nie dostanę. Że nie, nic to nie nie wyciągnę. Nie. Więc, więc, ludzie, więc ludzie często mówili, Mati, ale to już jest, ona już teraz przesadziła, powiedziała o twojej izie, albo opowiedziała, że jesteś P nie? I tak dalej. E, to nie, nie powodem tym PDF-em teraz, tak? Bo teraz już się z, z, no, zmieniają no, no. te nazwy, nie? I że te, teraz już trzeba przecież to u, ukrócić, trzeba musisz się pozwać, ale bym nic nie dostał. Nic wolnie nie wyciągnął. Poza tym to by się tyle no, tak. to by tyle trwało, że bym stracił tyle zdrowia i tyle czasu, że ja naprawdę. Poza tym, szczerze, w momencie gdy obraża się ktoś pokroju Eligamin, no to czasem przychodzisz późnym wieczorem przy Biedronce i wiesz, jakiś, y, jakiś starszy pan pod wpływem, zapytacie, czy masz dwójkę, ty powiesz, że nie, no to on cię wyzywa. i to jest ten sam, wiesz, jakby ta, ten sam poziom, nie, wyzwiska, że I idziesz dalej. Tak adwocem do tego, co powiedziałeś i tutaj do tego nawiązania, do tego starszego pana, mnie na przykład bardzo szukuje to, że są jeszcze kanały i to spore kanały, które próbują wchodzić z nią w jakiekolwiek, nie wiem, komitywę, w jakąś w współpracę, nie? Tak jak ostatnio wysłałem ci tego screena odnośnie JTO, że mhm. czemu? Jakby po co? Wiesz co, ja tam, ja tam się nie, nie zagłębiałem, natomiast myślałem, że powiesz o, o para Maxilu, ale tak znaczy, czy siak, nieważne, nie, szczerze to... ja ci powiem, że nieważne, kto z nią w, jak, w jakiejkolwiek współpracy wchodzi, No właśnie. dla mnie jest to, wiesz, zajebiście niezrozumiałe. Zajebiście niezrozumiałe. Znaczy, to nawet nie jest tyle, że niezrozumiałe, to jest moim zdaniem, to zaznaczę tutaj otwarcie, to jest moja opinia, to jest najgorszy rodzaj ścieku, jaki można odstawić. Ta kobieta pozbyła się na poczet YouTube'a własnej córki. Mhm. Ta kobieta Dzień w dzień prowadzi pojazd, prowadzi auto pod wpływem alkoholu, bo nie wierzę w to, że nawet jeśli nie pije wieczorem jednego dnia, to waląc dzień w dzień do gęby gołdę, że wiesz, dzień później jest trzeźwa, mhm. że nic nie wydmucha. Dzień w dzień staje się dosłownie potencjalnym mordercą, wsiadając za kółko. Ta kobieta pomawia ludzi i to robi to namiętnie, praktycznie tydzień w tydzień, na praktycznie każdej transmisji na żywo. Ta kobieta znęcał, z, znęcała zlecała sta, Stalking, zne, zlecała doxing zlecała nękanie ludzi ze swojego otoczenia, tych bliżej jej znanych, jak i tych mniej znanych. I mam pytanie, bo może tutaj z większego kanału, jak zadam je, to może ci twórcy w jakiś sposób się do tego ustosunkują albo zastanowią chociaż nad sobą, nie? Co trzeba mieć w głowie, żeby chcieć robić content na takiej osobie? Albo z taką osobą. Ale nie, bo... wiesz, to, no właśnie, bo kontent na takiej osobie, wiesz, ktoś ktoś może powiedzieć, że że, wiesz, że ja to robię, albo ty to robisz, okej, okay, w porządku, ja wiem, że niektórzy mają też dość tej osoby, jak najbardziej rozumiem, aczkolwiek ja gdzieś tam widzę w tym jakieś dobro, że w momencie, gdy nagrywam coś takiego, jak kiedyś była. Kiedy, w momencie, gdyby kiedyś nie było nagonki medialnej, to Magical, Rafatus, Gural dalej by sobie streamowali. Potrzebna była nagonka ja się medialna, dokład... żeby, ja się żeby faktycznie to te wiemy, no kanały pousuwali, więc, więc ja rozumiem, że tych komentarzy się kilka pojawi, będzie to mniejszość, natomiast się pojawił że kolejny film Aligawin. Natomiast pytanie, które zadałeś jest bardzo trafne i mnie również zastanawia, co trzeba mieć w głowie, żeby jechać do niej. Tak jak na przykład, na przykład para Maxil i się z nią kumplować, pić z nią kawę, pij z nią nie tylko to, a później wychodząc wychodzić z jej domu w bardzo podobnym stanie. Nie pozdrawiam, nie szanuję i... Ja również nie pozdrawiam odnośnie Adamcego. Zresztą tam nawet wrzuciłem filmik na, u siebie na kanał, to jest raz. Dwa, druga sprawa, jak można wybielać taką osobę wiedząc, że to wszystko jest w internecie, Tu są rzeczy jawne. Tak, My tak. nie wyciągamy, ani ja, ani ty nie wyciągamy tych rzeczy z kapelusza, no nie? To są rzeczy, które ona robi na swoich transmisjach na żywo. Mhm. Bo jakby odetnijmy tutaj na razie ten temat tych głosówek, jasne, które udostępniłem. Jasne. Faktycznie mój kanał nie jest duży, ludzie mogli do nich nie dotrzeć. Natomiast na bazie tylko tego, co Elka sama prezentuje sobą w sieci, co trzeba mieć w głowie, żeby ogłaszać, że będzie się robiło z nią wywiad przeciwko wszystkim jej hejterom. Wiesz co, ja ci powiem tak, w momencie gdyby Ela skupiła się na tym, że, że jest trochę wulgarna, że lubi wypić, że jest, że lubi sobie potańczyć po, pod wpływem, no to byłoby to oczywiście patusiarstwo. Natomiast, hmm. natomiast, natomiast kilku takich, wiesz, kilka takich kanałów było, kilka takich kanałów myślę, że, że dalej jest, czasem się pojawiają, czasem znikają. Natomiast jest jedna rzecz, która wszystko zmienia. Bo ja na przykład byłem w Krakowie i sobie pomyślałem, kurde, ale byłoby śmiesznie, jakbym ja, Mateusz Kiszyński, arcy Eli Gawin, pojechał, wiesz, sobie pod blok, szczególnie że tam miałem chyba 5 minut na Cyglarską, pojechał i w ogóle pod blokiem zrobił sobie zdjęcie. I byłoby to spoko, wróciłby sobie na, na, to na Facebooka, ludzie by się, by się pośmiali. Natomiast jest jedna rzecz, która zmieniła wszystko rzecz, która zrobiła z własną córką. Oddała własną, bo to nie jest, że odebrali ją córkę, oddała własną córkę. Następnego dnia y, zrobiła transmisję i powiedziała, że będzie tańczyć, ponieważ show must go on. To zmieniło wszystko, więc jeśli dla kogoś ta, te, te wydarzenia, ta sytuacja, to, co ona zrobiła względem własnej córki, y, nic nie robi, nic nie zmienia i dalej chcą się z jakoś, jakoś z nią fąflować, no to ja takich ludzi nie szanuję i szanował absolutnie nie będę. No ale to ja, stary, mam dokładnie to samo, to samo podejście do tej całej sytuacji. Do jakiegokolwiek wchodzenia w nią w komitywę, w, na zasadzie razem będziemy tworzyć content. No, wszystko wszystkim, ale dosłownie ta kobieta... No bo to jeszcze nie jest tak, że wiesz, show must go on, ta historia tam miała ciąg dalszy. Tak, tak, sąd, tak. Mhm. Tak w ogólnym skrócie, nie? Za, sąd, sąd zadecydował, że jeżeli... Przestanie, wiesz, zastopuje swoją działalność w internecie, to jej szanse na odzyskanie dziecka tak. wzrosną. I do dnia dzisiejszego mamy tego efekty. Bo ona się dalej się trzy w... nie? Tak, no. Elka dalej, dalej trzy razy w tygodniu odpala się na lajcie, na którym doprowadza się do takich potwornych stanów, że aż przykro się na to momentami patrzy. Spora część ostatnich jej lajtów polega na tym, że nawala ona siada przed kamerą, puszcza ich troje i patrzy się w kamerę, czy płacze. No. To jest naprawdę. To wiesz, jak, jak na przykład tworzę Lajba i na przykład w tytule pojawia się upadek Ali no to ludzie mówią, że, że jaki upadek, że po raz kolejny, albo że z czego upadek, nie? że z dna po prostu już się upaść nie da. E, natomiast Ela pokazuje, że, że da się. Że jak jest się na dnie i ma się chociaż troszkę dłuższe paznokcie, to dalej można gdzieś tam kopać. E, no, tak, no tak. tyle. Tak, ja, I tyle. I ja tyle. Tak sam... Sam wiem jak to wygląda, do mnie też się ludzie czepiają, że robię nagonkę na Elkę, na bo praktycznie na każdym live'ie omawiamy jej temat, mhm. tylko problem polega na tym, że ja w trakcie tych transmisji omawiam jakieś wiesz, rzeczy, które wcześniej nie były wyjaśniane przez nikogo, albo staram się dotrzeć do rzeczy, które jeszcze mhm. nie były nigdzie tutaj poruszane. Jak, jak tutaj właśnie tu, z tą rozprawą sądową, jakieś takie dodatkowe rzeczy tutaj y, złapem kontakt z autorką tego bloga, zresztą na bazie które, którego kiedyś zrobiłeś odcinek. Prawda o Eli mam tak, no nie? Tak, tak. Gdzieś, tam mam z nią gdzieś mam z nią kontakt, więc dzięki temu mam też rzeczy, które nie były nigdzie publikowane. Jak na przykład odpowiedź tego promotora, którego Elka namiętnie pomawia. Okay. Co dwa, trzy tygodnie. No nie? Gdzieś tutaj takie rzeczy staram się pokazywać ludziom. Tą prawdziwą stronę Elki. Tą, wiesz... Nie tą biedną, biedną śmieszną babulkę mhm. z internetów, tylko tą prawdziwą tego potwora, który wyłazi z niej na Discordzie. Nie wiem, czy jesteś świadom, stary, ona nie dalej jak chyba półtorej tygodnia temu zdoksowała dwie swoje administratorki. Dwie laski, które były jej sponsor sponsorkami, doksowa odpaliła się na podium w trakcie tej głosówki swojej, no nie? Mhm. I w zamian za to, że jedna z nich rozłączyła ją, żeby pod wpływem alkoholu nie pomówiła drugiej. Ta się odpaliła ponownie i zaczęła wyzywać 17-letnią dziewczynę od najgorszych. Nie chcę tutaj ci wrzucać, żebyś nie musiał tego cenzurować, ale Jestem. no padały słowa na szy, wiesz, jakieś tutaj prywatne informacje, gdzie mieszka, adresy. Padło namawianie innego administratora do tego, że wiesz co, inwestycja Filipku, bo ty mieszkasz niedaleko, wejrzysz tam pojedź i przemów jej dosadnie do rozumu. Nie, o, wiesz, jakieś się. takie gadki. No, ludzie, to wiecie, ja wiem, że dla wielu Elka może się wydawać jakimś eventem tutaj społecznym, bo jak taka stara babulka mogłaby takie rzeczy robić. Wiele osób nawet nie dowierza w to wszystko, ale no takie są fakty. Elka jest potworem, to jest strasznym potworem. Skrzywdziła własną córkę, skrzywdziła byłego męża, skrzywdził, skrzywdziła byłego partnera, krzywdzi ludzi dookoła siebie i nie robi tego nawet dla pieniędzy. Żeby gdzieś szukać jakiejkolwiek logiki w tym wszystkim? Z Elką problem polega na tym, że jej nie da się wkomponować w logiczne ramy, bo działa kompletnie nielogicznie. A każda jedna osoba, która próbuje, bo pojawiają się i tacy, próbują się pojawić przy niej i gdzieś próbują na nią wpływać czy ją kontrolować, kończy dokładnie tak samo jak te dwie administratorki w zeszłym tygodniu. Ja, tylko tak <laughs> Na koniec, na koniec, również tam dam taką, taką swoją pętlę, zanim ci podziękuję za rozmowę, że y Jestem w ogromnym szoku, że czasem na moich transmisjach, było tak chyba po miesiącu, jak nic w ogóle nie mówiłem o Ligabin, pojawiły się dwie, trzy osoby, które mówiły, że yy, nie wiem, kim jest ta kobieta, którą komentujemy, ale wydaje się mega sympatyczna, nie? że dalej po prostu pojawiają się osoby, które nie wiedzą, kim ona jest i mogą się bardzo łatwo nabrać, że to ona jest pokrzywdzona, że jej odebrali córkę, że ona się stara i że pije, dlatego, że na przykład właśnie tą córkę. Yy, i odebrali, gdzie prawda jest zupełnie inna. Mam nadzieję, że o tej prawdzie będzie coraz głośniej i mam nadzieję, że ta prawa, że ta prawda w końcu zostanie tak mocno ukazana, że ręka sprawiedliwości dopadnie również Eregawit. Jeśli mógłbym jeszcze pozdrowić kogoś pewnie. z tego miejsca, to chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Kasię, która wspiera mnie w całej mojej działalności w internecie. Bez niej bym sobie psychicznie pewnie z tym wszystkim nie poradził. Jak i całą naszą ekipę z Lanelowa, która też robi kawał dobrej roboty, pomagając mi z researchem wielokrotnie przed transmisjami na żywo. I pana Łotrzyka, który, który tutaj też tworzy całkiem dobry content dotyczący lolkołów. Swoją drogą zachęcam Cię, żebyś się zapoznał z tematem, bo możesz mieć fajny content na transmisję na żywo, który będzie troszeczkę odbijał od tego turbo patusiarskiego świadka. Dobra, pozdrawiam grupę, pozdrawiam łódźczyka, pozdrawiam dziewczynę, pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie i dziękuję za czas i za, za pogadankę, ponieważ naprawdę yy, no sporo, sporo, sporo się dowiedzieliśmy i myślę, że nowe osoby, nawet jeśli takowe się pojawią na tym kanale i na tym filmie, dużo z niego wyciągną. Dzięki, wielkie Mati. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zauważyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Republika Smakoszy, a tu macie Lenela, czyli mojego gościa, który udzielił, zgodził się udzielić wywiadu, który po prostu chciał ze mną porozmawiać o tym wszystkim jako naoczny świadek. Mam nadzieję, że taka rozmowa Wam się podobała, nawet jeśli była ciężka, nawet jeśli była nieco niesmaczna, ponieważ no, temat jest jaki jest, ale, ale mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że. Ręka sprawiedliwości w końcu dosięgnie również Aligami. Pamiętajcie, co z trzymajcie się, Trzymajcie, cześci! Bye! Już się odczułem mówić, że to jest ostatni film o Eligawinie. Nie mówię również tego teraz, ponieważ za dwa tygodnie może wyjść coś nowego, za trzy tygodnie może znowu odwalić coś innego. Ewentualnie, jeśli pojawi się jakaś mała informacja, jakiś mały news a propos jej, niej, to, to tylko wrzucę to gdzieś tam do prasówki, a nie jako oddzielny odcinek.